To jest dobre ujęcie, bo nie muszę mieć wcale dobrej fryzury, żeby jako tako wyglądać przed kamerą. Cześć, dzisiaj będzie o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Bo nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja bardzo lubię piłkę, ale mistrzostwa jeszcze się nie zaczęły, a już mam dość tej atmosfery kreowanej przez media. Nie wiem, czy widzieliście, co robił TVN24 w dniu odjazdu, wylotu piłkarzy do Rosji. Zresztą pewnie pamiętacie słynne piłkarze zjedli śniadanie. To była mniej więcej relacja w tym stylu, tylko nie było śniadania. Odlot samolotu, kołowanie samolotu cały czas na żywo na antenie TVN24, najważniejszej polskiej telewizji informacyjnej. Później samolot startujący, którego kamery śledziły, aż nie zniknął gdzieś tam w chmurach. No, masakra. A więc jeżeli ja jako fan piłki nożnej już mam dość mistrzostw, to co mają powiedzieć ci, którzy piłki nożnej nie lubią? I właśnie dla takich osób jest ten filmik. W tym filmiku opowiem o kilku książkach, dzięki którym możecie przeczekać Mistrzostwa Świata. To będą grube książki, które zapewnią wam czytanie przez wszystkie dni mistrzostw, tak że nie będziecie musieli oglądać meczów. Będziecie mogli się zaszyć, skupić na tych grubych, długich książkach i nie wychodzić przez najbliższy miesiąc aż do finału. Książka numer jeden, o której już tutaj na kanale mówiłem, ale nie napisałem o niej jeszcze na blogu. Biografię ulic Jacka Leociaka, czyli książka o Warszawie, o historii żydowskich ulic Warszawy. Niezwykle interesująca. Naprawdę, jeżeli jesteście z Warszawy, to powinniście tę książkę przeczytać. Jacek Leociak opisuje historię Warszawy za pomocą historii ulic. To jest historia bardzo drobiazgowa, opowiedziana na przykład przez takie malutkie, krótkie biografie ludzi mieszkających na tych ulicach, albo przez historię budynków. Książka jest bardzo ładnie wydana, sporo zdjęć, więc też jest przez to bardziej atrakcyjna. A poza tym Jacek Leociak bardzo fajnie pisze. To nie jest taki ciężki, historyczny esej. Tutaj jest bardzo dużo osobistych wtrętów Jacka Leociaka, zwłaszcza w tych miejscach, w których Leociak opisuje współczesną Warszawę. I właśnie te fragmenty o współczesnej Warszawie najbardziej mi się podobały, bo Jacek Leociak wtedy pozwala sobie na więcej i po prostu jest ciekawiej. Książka ma ponad 600 stron, więc naprawdę czytania jest na kilka, kilkanaście godzin, a może nawet kilkadziesiąt. Czcionka jest drobniutka, przez co odrobinę trudniej się ją czyta, no ale macie pewność, że tutaj jest naprawdę dużo tekstu. Myślę, że jeżeli usiądziecie teraz na początku mistrzostw z tą książką, to nie wiem, obudzicie się mniej więcej w okolicach 1/8 finału, kiedy Polska będzie grała z Anglią. Mówię wam. Książka numer 2, czyli Według innego klucza. Według innego klucza, opowieści o autyzmie. Bardzo ciekawy reportaż medyczny, w którym autyzm nie jest tylko jednostką medyczną. To nie jest książka o tym, nie tylko o tym, czym jest autyzm, jak się objawia, jak się go leczy, jak się go próbowało leczyć. W książce jest świetnie pokazany ten proces ewolucji sposobu myślenia o autyzmie. No bo kiedyś osoby dotknięte autyzmem były po prostu uważane za głupie, za niedorozwinięte. A poza tym ta książka jest po prostu bardzo dobrze napisana. Napisana tutaj jest wiele niezwykle interesujących, zaskakujących i świetnie też skonstruowanych technicznie opowieści o ludziach, którzy albo byli dotknięci autyzmem, albo leczyli, zajmowali się badaniem, leczeniem autyzmu, albo byli działaczami społecznymi, działającymi na rzecz osób z autyzmem. Bardzo fajna książka. O jej wartości niech świadczy fakt, że została nominowana w 2017 roku do Pulitzera, więc to nie jest byle jaka rzecz. A teraz książka, której jeszcze nie przeczytałem, ale o której już słyszałem kilka naprawdę dobrych opinii, więc chciałbym wam o niej powiedzieć. Biografia Artura Heisera, napisana przez Bartka Dobrocha. Bartka Dobrocha możecie znać z książki reporterskiej pod tytułem Piekło i niebo, o Broad Peak, o wyprawie, tragicznej wyprawie na Broad Peak. Ta książka jest tak jakby pokłosiem tamtej, bo przygotowując się do napisania o Broad Peaku,
Bartek Dobruch zbierał też materiały na temat Artura Heisera. No i zebrał ich tyle, że napisał o nim książkę. Książka ma ponad 500 stron, więc na pewno zajmie trochę czasu przeczytanie jej. No i mam nadzieję, że będzie interesująca. Nie wiem, kiedy ja ją przeczytam. Na pewno nie w czasie mistrzostw. Raczej sobie zostawię ją na wakacje. Ale chciałbym wam po prostu ją dzisiaj pokazać. Artur Heiser był jednym z czołowych polskich himalaistów. Był jednym z najbardziej doświadczonych, najbardziej znanych. Kierownikiem wielu wypraw, który zginął w górach w 2013 roku. Jeżeli interesujecie się górami, himalaizmem, to myślę, że ta książka wam się bardzo spodoba. To jest bardzo świeża nowość, więc jeżeli macie ochotę na jakieś nowości, to możecie sobie kupić tę. W ogóle wszystkie książki, o których wam mówię, to są mniej więcej nowości, książki wydane w ostatnich miesiącach. Książka Według innego klucza jest ze stycznia, biografie ulic są z marca. Biografia Artura Heisera jest z maja, z końcówki maja albo początku czerwca. Nie wiem, nie pamiętam do końca. Ale na koniec mam dla was najgrubszą książkę, która jest z września 2017 roku, więc jest najstarsza w zestawieniu, ale jest też najgrubsza, dwutomowa. I świetnie napisana. Mówiłem już o niej na kanale. To jest dwutomowa biografia Witolda Gombrowicza. Mówiłem już o niej na kanale. Mówię jeszcze raz, bo po pierwsze jest gruba i dzięki niej na pewno połowę mistrzostw przegapicie, o co nam w tym filmiku chodzi. A poza tym świetnie się ją czyta. Gombrowicz jest jednym z najważniejszych polskich pisarzy, a biografia Klementyny Suchanow moim zdaniem jest jedną z najważniejszych biografii, które ukazały się w ostatnim czasie, no w ostatnich 3-4 latach na pewno. Polecam wam bardzo serdecznie, to jest 1200 stron, w tym przypisy, więc czytajcie, bo dzięki tej książce naprawdę uda wam się zapomnieć o Mistrzostwach Świata. Teraz przyszła mi na myśl jeszcze jedna książka, jedna z nowości, to zaraz wam ją pokażę. Chodzi o biografię Krzysztofa Komedy. Komeda, osobiste życie jazzu. Ta książka ma wprawdzie niecałe 500 stron, ale też jest dosyć gruba, nie? No a przy tym bardzo dobrze napisana. W ogóle Magdalena Grzebałkowska, jeżeli coś pisze, to pisze naprawdę dobrze i to się świetnie czyta. Oczywiście to jest teoretycznie biografia Krzysztofa Komedy, ale tak naprawdę historia jazzu w Polsce. Bo Magdalena Grzebałkowska naprawdę bardzo dużo miejsca poświęca samej muzyce i jej rozwojowi w PRL-u. I to jest w ogóle taka książka, że nawet jeżeli nie interesuje was Komeda, nawet jeżeli nie interesuje was jazz, to warto po nią sięgnąć, bo przyjemność z lektury jest naprawdę duża. No a przy tym można dowiedzieć się czegoś nowego, poszerzyć swoje horyzonty. Może dzięki tej książce zaczniecie słuchać jazzu. A poza tym, zbliża się weekend. No więc, muszę wam powiedzieć, co czytam. A czytam, a właściwie już kończę, Królowe Mogadiszu Pawła Smoleńskiego. To jest najnowsza książka Pawła Smoleńskiego o Somalii. O Somalii opowiedzianej z perspektywy kobiet. Fajna książka, zwłaszcza dlatego, że to nie jest typowy reportaż, to nie jest też typowy styl Pawła Smoleńskiego. Dużo jest w tym literatury, dużo jest też, powiedzmy, eseju, więc nie spodziewajcie się klasycznego reportażu. Książka jest cieniutka. No, powiem wam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz Paweł Smoleński pisał w ten sposób. Chyba nigdy. Chociaż oczywiście znalazłbym tutaj kilka ale, no ale może dzisiaj o nich nie będę mówił. Skończę, napiszę recenzję i wtedy będę mógł wam powiedzieć jeszcze więcej o tej książce. Dla tych, którzy interesują się Afryką, rogiem Afryki, polecam. I to wszystko dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że książki, które wam pokazałem, pomogą wam przetrwać mistrzostwa, jeżeli nie będziecie ich oglądać. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam miłego weekendu. Jeżeli podobał wam się ten filmik, dajcie lajka. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zasubskrybujcie. No i oczywiście komentujcie, napiszcie, czy podobały wam się książki, które wam poleciłem. Może ktoś z was poleci inne grube książki, dzięki którym można zapomnieć o Mistrzostwach Świata i zanurzyć się w literaturę. Napiszcie też, co będziecie czytać w weekend.
To jest zawsze bardzo ciekawe, jak różne książki czytacie. No bo w tych komentarzach chodzi też o to, żeby wzajemnie siebie inspirować do czytania ciekawych książek, więc jeżeli macie jakieś książki ciekawe na tapecie, to dawajcie znać, może inni też dzięki Wam je przeczytają. To jest właśnie najfajniejsze, że można się dzielić książkami, dzielić wrażeniami, polecać sobie nawzajem tutaj pod filmikiem albo nie wiem, w komentarzach. Super to jest. Właśnie za to lubię internet, że w takich miejscach naprawdę wzajemnie można się inspirować do czytania. No, więc to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.